proszę panią burmistrz Jolantę Tuszyńską o otwarcie międzynarodowych zawodów. Ja w imieniu pana burmistrza i swoim chciałam otworzyć międzynarodowe zawody Europa Tref 2019 i życzyć państwu samych sukcesów w jutrzejszym wędkowaniu. Wszystkiego dobrego. Państwo, międzynarodowe zawody wędkarskie Europa Tref 2019 zostały objęte wspólnym patronatem honorowym przez wojewodę śląskiego pana Jarosława Wieczorka. Diese internationale Europa Tref untersteht der gemeinsamen Schutzherrschaft durch den
wojewodę śląskiego pana Jarosława Wieczorka, den Vorsitzenden Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pana Kazimierza Karolczaka, des Bürgermeister der Stadt Tarnowskie Góry, des Herrn Arkadiusza Czecha und Präsidenten der Stadt pana Łukasza Komoniewskiego. Dzięki przychylności władz miasta Tarnowskie Góry i wojewody śląskiego organizujemy międzynarodową imprezę sportową na terenie Tarnowskich Gór i powiatu tarnogórskiego. Ze względu nie tylko na bogatą historię i liczne zabytki architektoniczne, ale również dogodne warunki do wędkowania i niezbędną infrastrukturę do przeprowadzenia zawodów rzutowych. Zawody z powodzeniem organizowane są od 2003 roku, kiedy to w celu stworzenia możliwości i warunków do promowania wszystkich form wędkowania zgodnie z zasadami etyki wędkarskiej oraz zachowania i pielęgnacji natury, szczególnie zbiorników wodnych, ochrony stanu zarybienia przy przestrzeganiu ochrony zwierząt i ich gatunków, powołano porozumienie Europa Tref, czyli Europa Łączy, które otwarte jest także na inne kraje europejskie. Tarnowskie Góry to urocze miasto położone w województwie śląskim, w dolinie rzeki Stoły, na skraju konurbacji górnośląskiej. Lokalizacja ta jest o tyle korzystna, że blisko stąd jest do wielu miast dzięki rozbudowanej sieci komunikacyjnej łączącej poszczególne miasta. Natomiast samo otoczenie miasta jest kompleksami leśnymi. Wybraliśmy łowiska wędkarskie atrakcyjne sportowo, obfitujące w liczne gatunki ryb, które na pewno przyniosą satysfakcjonujące wyniki zawodnikom biorącym udział w rywalizacji sportowej. Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że Międzynarodowe Zawody Wędkarskie Europa Tref 2019 będą udaną imprezą sportową. Dziękuję za uwagę. Proszę Panią Burmistrz Jolantę Tuszyńską o otwarcie Międzynarodowych Zawodów Sportowych Europa Tref 2019. Proszę. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło gościć Państwa w Tarnowskich Górach, szczególnie gości z Niemiec i z Litwy oraz z trzech okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego. Wiecie Państwo, my mamy tutaj dwa takie aktywne koła, koło 72 w Szczybnicy i koło 59 w centrum. To są takie koła, które wychowują wędkarzy takich, którzy zostają mistrzami świata. Mamy tutaj jednego z nich, to jest Olaf Michalik z koła 72. I powiem tak, że brakuje tu mi jednej osoby, tej osoby, która szkoliła akurat Olafa, Antoniego Rogulskiego, który odszedł od nas w tamtym roku, ale myślę, że gdyby wiedział, że będą takie zawody, byłby to na pewno z nami. Ja w imieniu pana burmistrza i swoim chciałam otworzyć Międzynarodowe Zawody Europa Tref 2019 i życzyć Państwu samych sukcesów w jutrzejszym wędkowaniu. Wszystkiego dobrego. Proszę o wypuszczenie kilku balonów. Jeszcze brakło? Dziękuję serdecznie za udział w ceremonii i na tym byśmy zakończyli naszą ceremonię otwarcia. We'll be right back.
udanego sakietu będziemy wręczać uchwały, dyplomy i nagrody. Głos oddaję sędziemu młodemu, koledze Ryszardowi. Jeszcze jest Kasper Kamiński, okręgowy prokurator w Toruniu.
Thank you.
drużyna szpilkowa. Pierwsze miejsce drużyna Brandenburg. Thank you.
Proszę Państwa, zbliża się zakończenie naszej imprezy. Następna impreza odbędzie się w okręgu Toruńskim, w związku z czym proszę Państwa, Mirosławowi Burzyckiemu, a na zakończenie będzie rundę zawodów Taura Pawera. Rozpoczęliśmy ją w 2003 roku chyba. I kończymy rundę. Dzisiaj odbyliśmy spotkanie, będziemy rozmawiać. Proszę Państwa, z tej okazji, że kończymy rundę, chciałbym ostatniemu organizatorowi w tej rundzie wręczyć puchar. Zapraszamy w imieniu Torunia, zapraszamy w przyszłym roku, 5 czerwca do Torunia na zawody Europa Park. Międzynarodowe zawody Europa Trend 2019 uważam za zamknięte. Życzę dobrych zawodów. Nie, nie, nie.